jeszcze kawałeczek do przodu. Pięknie. Witajcie kochani, z tej strony Kasia. Jak to oglądacie, to jesteśmy już w domu, ale jak wiecie, lecę z dziećmi samolotem do Polski, a Kamil wraca z przyczepą sam. Chcieliśmy, żeby dzieci zniosły tą podróż jak najbardziej łagodnie, już męczą się w dalekich trasach, więc chcieliśmy znaleźć się szybko w domu. Więc zacznijmy od początku. Mam tutaj nasze bagaże, wykupiliśmy tylko bagaż podręczny. I tutaj w El Campello zakupiliśmy sobie takie torby do bagażu podręcznego. One spełniają te wymiary 20 na 25 na 40. I mamy takie trzy torby. Będzie jeszcze mały plecaczek Szymona, do którego włożę jedzenie. Tutaj jest bardzo ciepło, bo jest aż 20 stopni na dworze. Chodzimy na jedną cienką bluzeczkę, czasami na krótki rękaw. Nawet często na krótki rękaw, ale w Polsce jest zimno, więc musimy zabrać zimowe kurtki. Mam już przyszykowane dla dzieci, ja zabieram płaszcz. Najważniejsze są dokumenty i bilety. Mam paszporty i do każdego paszportu włożyłam bilet. Tam na stronie gdzieś jest zdjęcie, takie było zalecenie. Oczywiście biorę też pieniążki, telefon, jakieś słuchawki. Żeby miło nam upłynęła podróż, dzieci będą sobie słuchać jakichś opowiadań albo piosenek. Kupiłam im na tą okazję specjalnie takie książeczki z naklejkami, więc będą miały zajęcie. Nadia ma je tutaj w plecaku. Są już gdzieś tam upchnięte. Szymon ma o zwierzętach, a dziewczyny mają takie typowo dla dziewczyn. Jakieś księżniczki i tak dalej, całe salony trzeba tutaj wypełnić, ponaklejać. Top model, coś takiego. A Szymek ma o zwierzątkach. Książeczki są oczywiście po hiszpańsku, bo tutaj kupowałam je na miejscu i tutaj mają pełno naklejek. Myślę, że z tym fajnie im upłynie czas. Jak wiadomo, w Polsce jest zimno, już to mówiłam, więc zabieramy też czapki, szaliki, jakieś nauszniki. Grube szale są. I to właśnie zabiera Nadia. Tutaj jakieś do przekąszenia krążki ryżowe. I ona ma bardzo leciutki plecak. Tutaj też wzięłam chusteczki. I ona ma jeszcze zapakowane szczoteczki dla nas wszystkich. No i co? W tych torbach mam praktycznie ciuszki. Jakieś kosmetyki. Zabrałam trochę szamponu, mleczka do ciała, mydełko dla dzieci. W tych małych pojemnikach jest pasta do zębów, jakiś ręczniczek. Tutaj mam moje dokumenty, kalendarz, różne, nie wiem, karty SD i tak dalej. Zabieram kamerę, mam tutaj ładowarki. No i co? No ciuchy. Szalik też mam, dodatkowe swetry, jakieś bluzeczki. No Kamil będzie jechał około 2-3 dni, więc coś tam do Polski potrzebujemy, a większość rzeczy mamy tutaj w przyczepie, więc muszę coś zabrać, żeby mieć co siebie ubierać i dzieci. No i tu dziewczynom zabrałam bluzeczki, Szymonowi krótkie rękawki, jakieś geterki. No i praktycznie wszystko wypełnione po brzegi. Zabieram też jakieś przekąski, wezmę jabłka. Jest też woda, ale to tylko na podróż na lotnisko. Dopiero tam w strefie bezcłowej kupimy sobie wody i tak dalej. Jakieś batoniki, bo nic takiego nie mam jeszcze. Ale jedziemy dużo wcześniej, ponad 2 godziny wcześniej, więc myślę, że będzie na wszystko czas, żeby jeszcze coś zjeść, na spokojnie usiąść. No i co? Na tyle, ile będę mogła, będę relacjonowała tą naszą podróż. Jest to moja pierwsza podróż z trójką dzieci. Jest to ich pierwszy lot samolotem. Ja lecę drugi raz w życiu, więc wszystkiego się uczymy. Zobaczymy, jak to będzie na miejscu, jakie dzieci okażą się. Myślę, że będą dzielne. Już niedawno właśnie płynęliśmy statkiem i wykazały się naprawdę dużą odwagą. Anusia też przełamała strach. Kiedyś bardzo bała się pływać na morzu, a teraz nie było z tym żadnego problemu. One marzą o locie samolotem, więc myślę, że
to będzie kolejne spełnione marzenie i jakoś tak wszyscy do tego fajnie podejdziemy. Ok, teraz pora na czesanie Ani. Ania zachciała sobie dwóch warkoczy, Anusia. Już mam zrobioną przedziałkę. To będzie szybka fryzura. Ania, lubisz być czesana? Good. Dajcie łapkę w górę, chyba nie w dół. Ania już ma długie włosy. Im dłuższe, tym bardziej się Ani prostują. Będzie ci wygodniej. I zrób Okej. Okay. Mówiłam, że będzie szybko. Siupka. Siupka. I oto Ania do samolotu. Piękny do niego. Lecisz, Ania. Okej, okay, teraz czeszę Nadię. Nadia też chce warkocz do tyłu. Okej, przyszliśmy z strefy wolno od słowa i dzieci kupiły sobie owoce, bo jesteśmy dość głodni. Tu mają jakieś, co Ania mamy, jabłuszka, winogrona, gdzieś tam jest ananas. Nadia, może być? Niepyszne te jabłka. Niepyszne jabłka. No to zjedz winogrona. Zaraz kupimy jakieś buły, pojemy sobie coś. Tyle mamy tych tobołków. Ogólnie mnóstwo ludzi jest na lotnisku. Masa. Bardzo duże lotnisko to w Alicante. I pełno sklepów, można sobie pokupować różne ciuchy, kosmetyki, torebki i tak dalej. Okej, trochę pojedliśmy, idziemy dalej. Szczerze powiedziawszy, to jeszcze nie wiem dokładnie, gdzie mam iść. Idziemy szukać odlotów. Będziemy takim lecieć. Właśnie patrzymy sobie na samoloty, mamy dużo czasu. Ania, za półtorej godziny. Tam widać, jak samoloty się ustawiają. Przygotowują się, Ania, samoloty. Teraz będą bagaże ładować. Widzisz? Obraca się fajnie. I to autko małe je obraca. Mhm. A na nim są walizki. Na samolocie są walizki? Na aucie, na samochodziku. A tam daleko morze widać. Takim będziemy lecieć, ogromny? Jeszcze półtora godziny mamy. Idziemy się dowiedzieć, Ania, z której bramki. Oj, Ania już by chciała lecieć. A to my na lotnisku siedzimy, no i się bawimy. Jemy banty, no i tak. Tak jak Nadia mówiła, teraz chwila na przyjemności. Kupiliśmy sobie w strefie wolnocłowej taką big packę różnych batonów, Marsy, Milky Way'e, banty, Snickersy. Dziewczyny zajadają. Dziewczyny zajadają. Masz banty, Szymon? Tak. O, ale banty. Dziewczyny mają książki, Nadia nawet zakłada sobie na głowę jak nauszniki. Książki z naklejkami, to będzie nasze zajęcie w samolocie. Specjalnie kupione na tą okazję, dziewczyny już od tygodnia nie mogą się doczekać, aż zaczną to wszystko wyklejać. Już chciały zacząć w przyczepie, ale nie, my powiedzieliśmy, że to jest tylko na okazję lotu samolotem. Stoimy już przy bramce, bramka C42. Mamy pół godziny do odlotu. Dzieci już zwarte i gotowe. Spotkałyśmy polską babcię. Spotkaliśmy panią z Polski. Bardzo miło nam się rozmawia. No idziemy. Chciałbym sobie taką
No, jest wysiłek duży. My mamy stać. No, my mamy czekać. A, my mamy... No, siadajcie, siadajcie. Babcia koło mnie. Dobrze. Nie, nie, tutaj Szymuś. No, tam bagaże się kładzie. Szymuś, idziemy autobusem teraz do samolotu. Jeszcze kawałeczek do przodu. Pięknie. Pięknie. No to siadamy. No to się rozsiedliśmy. Anusia jest i Szymek obok mnie. Nadia jest tutaj z panią. Nadia już nakleja sobie. I mamy tutaj miejsce przy oknie. Dobrze, za chwilę coś zjemy, Szymek. Jeszcze tylko chciałam powiedzieć, że jak wchodziliśmy jeszcze do samolotu, to pan poprosił o bilety i paszporty. Teraz pan przedstawia całą załogę i przed chwilą powiedział, że mamy się upewnić, czy mamy wyłączone telefony, przyłączone na tryb offline, więc to robię. Okej, okay. Jest tryb offline. Pasy zapięte. Szymek też musimy zacisnąć. Zawraca? Zaraz się uniesiemy. Rozpędzi się teraz. Rozpędza się? Rozpędza się. Niedługo się uniesiemy, dzieci. Nadia, niedługo się uniesiemy. Patrz, to piękno. Mam, kiedy się rozładzą silniki. Nie wiem, jak się wam leci? Fajnie. Szymek, też ci się podoba? Nie podoba ci się. My z Szymonkiem naklejamy zwierzęta, które żyją w Ameryce. A gdzie żyją krokodyle? W rzece. W rzece. On żyje. Gdzie ten krokodyl może żyć? Gdzie byś go dał? Właśnie dzieci odkryły, jak tutaj się robi, żeby był stoliczek. Szymek, pokażesz nam? Jest stoliczek. Więc możemy sobie tutaj jeść, pić albo coś pisać. Mamy dwa cienkopisy, zaraz wyjmiemy. Pięknie, Szymon. Jak ładnie trzymasz, Szymuś, brawo. Dziewczynki mają teraz zajęcie, że słuchają sobie i oglądają filmy od mojej siostry. Oglądamy kuzynów, Michałka i Karolinkę. On nawet już chodzi przy meblach. Ten nasz kuzynek. Jak widzicie,
bardzo szybko. Wszyscy znaleźliśmy się tutaj razem w czwórkę. Nikt nie chciał siedzieć osobno. Tam jest puste miejsce. Jest nam przyjemniej, a jesteśmy szczupli, więc wszyscy się mieszczą. Tak wygląda nuda w samolocie. Ania już prawie po suficie chodzi. Mamy już czapki i szaliki. Ladies and gentlemen, as we are landing in 10 minutes, once again, please. Babuszka Szymonka. W samolocie zrobiło się ciemno. Taki klimat przed lądowaniem. No już ma dosyć. Być może bolą go uszy. No. A teraz startuje. Nie, ląduje, ląduje. No i jesteśmy już na pasie. Ale się dzieci cieszą. Nie widać nas, ale cieszymy się bardzo. No dziadziuś jest tam do góry na pewno. Tam do góry na nas czeka. Jesteśmy, zatrzymaliśmy się. Ubieram się. Dziadziuś! Hurra, brawo! Ja lubię! No i co? Jest zimno? Troszkę tylko. Szukamy dziadka. No. Jak to przyjemnie chłodno! Jejku! Jesteśmy dobrze ubrani, ale rześkie powietrze. Uff, dawno takiego nie czułam. No idź on. Nie ma kolu, nie ma papiru. No idziemy, idziemy, idziemy. No prosto. On nie może tu przyjść, on jest w hali. Papa samolot. Papa samolot. Papa dziadziuś. No to jesteśmy w domu. Się cieszymy, no w domu, bo w Polsce. Jestem ogromnie szczęśliwa. Teraz szukamy dziadka, bo nas dziadek odbiera, więc na tym kończymy naszą przygodę z lotem samolotem. Trzymajcie się, cześć, pa! No, podejdźcie. Ale bardzo.